Hejka, witam Was w kolejnym vlogu. Witam Was w poniedziałek. W poniedziałek 13 lutego, czyli w walentynki. Mam nadzieję, że ten dzień minął Wam bardzo miło, nieważne czy jesteście w związku czy nie. To, że zadbaliście o siebie i daliście sobie samym też trochę miłości. Dzisiaj miał pojawić się, słuchajcie, też vlog. Dawno na moim kanale nie było żadnego filmiku, nie było żadnego vlogu. Wynikało to z tego, że ja po pierwsze miałam sesję, po drugie też miałam prywatnie wiele rzeczy do załatwienia i trochę nie miałam na to siły, ale też ochoty i trochę też czasu. Więc mam nadzieję, że po tej dłuższej przerwie czekaliście, słuchajcie, na jakiś film. Ja, słuchajcie, tak, jestem już w Katowicach. Dzisiaj rano wraz z Kubą byliśmy, słuchajcie, na pysznej kawce i na pysznym śniadaniu. On mnie tutaj też, słuchajcie, odwiózł, a ja teraz, słuchajcie, się ogarniam, bo jest przepiękna pogoda, słuchajcie, i mam zamiar się wybrać na spacer, więc ja się, słuchajcie, przebieram. Chciałabym się jakoś, po pierwsze ciepło, ale też jakoś fajnie po prostu ubrać, bo I feel like that. Jak się planetuje, mówi, słuchajcie, outfit, gdzie? Klasyka katunku. Ja, słuchajcie, dzisiaj mam... Jestem istnym lwem po prostu, nazwijmy to tak. Ja wróciłam, słuchajcie, z spaceru, zrobiłam sobie coś do jedzonka tak na szybko i teraz w sumie siedzę, będę chillować i jedyne, co dzisiaj mam zaplanowane, to to, że wieczorem pogadam ze znajomymi na Discordzie. I powiem Wam, że jakoś w okresie sesji w ogóle to się stało takim naszym, można powiedzieć, zwyczajem albo rytuałem, że... Prawie mi spadł telefon, ale na szczęście na biurko, więc Więc tak, kawkę mam i czas na wypełnienie codziennika, słuchajcie. Dzisiaj jest... sorry, dostałam wiadomość, ale to zaraz... Kurczę, ja się nie mogę dzisiaj napatrzeć, słuchajcie, na tą pogodę. I tak, jak już mam taką nadzieję, że, słuchajcie, to zimno nie wróci, że już będzie się robiło tylko cieplej i cieplej i cieplej i że już nie będzie padać i w ogóle. We will see. Ale tak. Plan na ten tydzień trochę mi się pozmieniał, bo... w ogóle już były trzy plany na ten tydzień, ale nevermind. Dzisiaj wróciłam, słuchajcie, bo byłam u mojego chłopa. On mnie tu przywiózł, kochany. Jutro najprawdopodobniej z moim tatą wracam do domu, więc jakby trochę znowu jestem w rozjazdach. Jak w sumie przez ostatnie kilka tygodni też tak miałam. Wrócę w piątek, więc w momencie, jak będę w domu, mam po prostu trochę rzeczy do porobienia. No i w sobotę idziemy na kolczyk i myślę, że też sobotę spędzę ogólnie z dziewczynami, bo idziemy najprawdopodobniej w trójkę. Niedziela myślę, że będzie chill, natomiast ja w środę mam jeszcze rejestrację na przedmioty. Mam, że... bo tego chyba nie mówiłam jeszcze. Ale zdałam sesję, mam wszystko pozdawane, czekam teraz tylko na wpisanie dwóch ocen z modułów, czyli jakby z całych, jakby ocenę końcową z danego przedmiotu. A powiem Wam też, że mega ciekawe przedmioty mam w drugim semestrze. Nigdy Wam nie mówiłam tutaj tak więcej o dziennikarstwie, o tym jakby, jak wyglądają moje studia. I moje studia to jest takie, trochę powiedziałabym, że teraz było więcej takiej teorii i takich podstaw, zarówno jakby związanych stricte z dziennikarstwem, jakby wiecie, z jakimiś gatunkami dziennikarskimi i tak dalej, ale również, słuchajcie, na przykład z komunikowaniem i tym, jak to w ogóle wygląda i tak dalej, i tak dalej. Jezus, te krówki są pyszne. W ogóle bardziej Was interesuje to, jak wyglądają studia dziennikarskie. Mogę też w sumie o tym nagrać taki osobny filmik, ale oczywiście z tego, co ja przeżyłam, podkreślam, że jestem na pierwszym roku, to był mój pierwszy semestr, więc też jakby jako taki świeżak bardziej mogę Wam o tym opowiedzieć, ale jeżeli macie jakieś pytania, coś Was interesuje albo ktoś z Was w ogóle zastanawiał się nad tym kierunkiem, no to dajcie znać
najwyżej nagram taki filmik, bo dla mnie jest to tematyka mega ciekawa i szczerze mówiąc nigdy też nie widziałam takiego filmiku, żeby ktoś opowiadał właśnie o studiach dziennikarskich, więc może kogoś to interesuje, zarówno od tej strony dziennikarskiej, jak i tej związanej z komunikacją społeczną, z zarządzaniem ludźmi i tak dalej, zarządzanie z zasobami ludzkimi, chyba tak to się dokładnie nazywa, więc... A więc nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja ogólnie mam tak, że nawet jak, wiecie, wracam do domu, to ja się muszę wcześniej spakować. Ja taką... Nie wiem, zawsze się boję, że ja czegoś zapomnę. Zawsze. I zawsze sprawdzam po 500 razy, czy wszystko zapakowałam. I tak dalej, i tak dalej. No i ja już, słuchajcie, zdążyłam spakować i przygotować też stylówkę, słuchajcie, na jutro. I w ogóle, no, ja ogólnie mówię, jestem trochę rąbnięta pod tym względem. W sensie, nie wiem, może ktoś też tak ma i to nie jest nic dziwnego. Ale tak, przygotowałam sobie, co ubieram, co biorę, co zabieram i tak dalej. Więc cieszę się, bo mam to, słuchajcie, z głowy. Zabieram tą torbę i właśnie muszę też z niej coś, słuchajcie, wyciągnąć. Ło! Sarka. Muszę z niej wyciągnąć trzy rzeczy, bo jeszcze jutro idę wcześniej z Zuzą na lumpy, ale o tym już wspominałam, więc biorę samą tą torbę. I wracam z tatą, więc też mogłam się trochę inaczej spakować. I w sumie to tyle. Cały czas mówię idę sobie teraz pochillować. Moje włosy dzisiaj są na maksa dziwne, ale ja sobie chyba je ogólnie wyprostuję. Nieważne, ja na początku myślałam, żeby je wyprostować, żeby jutro mieć tak spięte włosy, ale trudno, więc że to nie będzie dobry pomysł. Jak pójdę do lumpa i wiecie, będę się przebierać czy coś. Ogólnie powiem wam, że nie było mnie chwila. A moje syngonium gra sobie ze mną, słuchajcie, w kulki. Dlatego, że wychodzi mu wiele nowych roślin. Ja teraz nie wiem, czy on... podlałam go ogólnie, ale wiecie, nie wiem, czy on mi opada na zasadzie takiej, że on chce się... Jakby chcę przejść w pluszcz, bo jakby syngonia mogą być też jakby takimi zwisającymi sobie roślinkami. Czy co? I nie wiem. Nie wiem, ale... Słuchaj, to chciałam sobie kupić jakąś nową roślinę, ale też nie wiem jaką. I... już ubrałam dzisiaj tak bardzo jasno, ale na to leci czarny płaszcz. Niby jest, słuchajcie, słonecznie, ale nie jest super ciepło. Jak możecie zauważyć, ja jestem bez makijażu, pomalowałam sobie tylko brwi i delikatnie podkręciłam rzęsy. Ostatnio moja buzia nie wygląda najlepiej, bo ja też ogólnie zaczęłam kurację dermatologiczną jakiś czas temu, więc teraz wiele rzeczy mi wychodzi. No ale cóż, i tak, ja czekam na Zuzę, idziemy sobie po kawkę, jakiegoś croissanta, coś w ten deseń i czekamy, aż przyjdzie Dominik i później idziemy na lumpy. Zobaczymy, czy uda nam się coś w ogóle znaleźć i... Hejka, witam was w sobotę. Ostatni raz nagrywałam we wtorek, bo mówiłam wam zresztą, że wracam do domu i jest jakoś
po 7:30. Ja wstałam jakąś godzinę temu, się obudziłam. Trochę mi się przestawił zegar biologiczny, bo wczoraj bardzo wczas się obudziłam. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj idziemy robić kolczyki. Dwa. Natomiast chyba jeszcze wam nie zdradzę, jakie kolczyki będę robić. Ogólnie to wykombinowałam sobie takie coś na głowę, bo strasznie wieje i nie chcę brać czapki, ale jakoś chciałam spiąć te włosy i tak wezmę sobie jakby co gumkę, żeby je, wiecie, najwyżej tak na dole spiąć. Dobra, powiem wam, jakie kolczyki robię. Jeden kolczyk będzie to kolczyk w nosie i będzie to nostril po tej stronie, czyli po lewej. A drugi kolczyk to będzie, słuchajcie, kończ tutaj w prawym uchu, więc muszę wziąć gumkę do włosów, żeby po prostu te włosy później spiąć jakoś. No i tak jest jakaś, słuchajcie, 9:30, więc ja mam jeszcze mniej więcej godzinę, żeby siedzieć w domu, w sensie na mieszkaniu, więc chciałabym sobie może wypełnić codziennik, wypić do końca kawę i będę się, słuchajcie, zbierała. Nie wiem, czy cokolwiek uda mi się nagrać. Dobra, słuchajcie, ja już wróciłam i ten, co widzieliście, to jak wyszłam, słuchajcie, po kolczyku. Już jestem w domu, też je musiałam przeczyścić, bo tutaj mi poszła po prostu krew i mi się zrobiły takie, wiecie, stróbki. No ale tak to, słuchajcie, wygląda. Najpierw robiłam kończa, spoko, w ogóle nie bolało, natomiast nos bolał mnie strasznie. Dostałam też, słuchajcie, od Natalii rozpiskę, co mam robić. Ja, słuchajcie, wam napiszę nazwę Instagrama, postaram się napisać ją tu, ale również dam ją w opisie, dlatego że no, Natalia robi bardzo dobrze kolczyki. Mam porównanie z inną piercerką, gdzie wcześniej robiłam po prostu. Zapomniałam, że przy kończu nie będę mogła używać moich, najprawdopodobniej używać moich słuchawek, więc troszkę mnie to boli, ale no cóż. Nie mam trochę jakby innej opcji, ale to jest do przeżycia, słuchajcie, to jest do przeżycia. Ja teraz tak naprawdę, słuchajcie, będę się z wami żegnać, dlatego że ten vlog i tak będzie dłuższy chyba od całej reszty moich vlogów. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał i że tęskniliście trochę za mną. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie możecie znaleźć mnie troszeczkę więcej i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, bye!